Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bestpal.pl, jakby ktoś nie wiedział. Dzisiaj pokażę, jak będę starał się ratować wielkiego sabala. No to nie będzie nic wielkiego, bo tutaj za dużo zrobić się nie da, ale to co mogę, to zrobię. Ja go szczerze mówiąc już spisałem na straty, ale kto wie, może będzie żył. Już tak miałem bardzo dużo niespodzianek z palmami, ile mi już wypadało stożków wzrostu. Wyciągałem, wyrzucałem, na nowo rosły i pokazywały, jak silnymi są roślinami palmy mrozoodporne, a podobno sabal w ogóle jest mega silny, bo pień ma pod ziemią. Pod ziemią, tak. Główny pień sabala jest pod ziemią. Także zaraz pokażę, co będę robił. Mam tutaj taki środek, który nazywa się Magnikur, tak. Powiedziałem, że chcę kupić Prewikur. Nie istnieje już Prewikur, teraz jest Magnikur. Bayer sprzedał, Protect Garden kupił, coś tam, jak to w korporacjach, ten sprzedał, ten kupił, tutaj coś z podatkami. No i wiadomo, mamy teraz Magnikur zamiast Prewikur. I to będę stosował. Więc to jest mój cały sprzęt, jakim dzisiaj będę się posługiwał. Mam konewkę 10-litrową. Do tego kupiłem tak zwany prewikur, który nazywa się teraz Magnikur. Środek grzybobójczy do oprysków i odkażania podłoża. Ja oczywiście będę się starał bardzo odkazić podłoże i dodatkowo będę wlewał rozcieńczony środek do miejsca, gdzie wyszedł stożek wzrostu, czyli do tak zwanej dziury postożkowej. No i no będę obserwował, co się będzie działo, tak? Jak to się mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc będę próbował uratować się, uratować nie siebie, uratować jego sabala chemią. Pokażę jeszcze raz. Stożek wzrostu wyszedł zupełnie. Kto nie oglądał tamtego odcinka, tak, to wszystko lata, więc to też wyjdzie na pewno. No, proszę. To wszystko jest przegnite. O, to też jest przegnite. To wszystko, no ciężko już teraz wyjąć, ale na pewno bez problemu, jakbym się zaparł, to będę mógł to wyjąć. Dlatego zostanie za chwilę do środka płyn nalany i ziemia dookoła będzie podlana. Wszystko co się da, odkażę naokoło i zobaczymy, jaki będzie efekt na wiosnę. A może już go szlak trafi? No nie wiadomo. Będę wszystko pokazywał, bo ja pokazuję nie tylko sukcesy, bo w życiu nie są same sukcesy, ale w życiu są też porażki. No i to jest taka jedna z tych porażek, na którą nie mam wpływu. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No po prostu, czasem ktoś choruje, tak samo masz mamę, tatę, nie daj Boże, dziecko, kogoś, zachoruje na raka i po prostu jest chory, tak? I starasz się leczyć, zrobisz wszystko, żeby wyleczyć i zaraz to będziemy robić. Nikomu nie życzę oczywiście takiej choroby, żadnej choroby, nawet kataru, ale takie rzeczy po prostu wśród organizmów żywych się zdarzają, a i my, czyli ludzie, i palmy, czyli rośliny, jesteśmy organizmami żywymi. Biorę się do roboty. Zatem będę próbował ratować swój sabal minor, tak jak mówiłem. Będę stosował środek, który się nazywa Magnikur Energy. Kiedyś to był Prewikur. Dokładnie to samo, tylko inna firma, bo tamta sprzedała to tej. Tak to wygląda. Dobra, biorę konewkę. Zapraszam, chodźcie ze mną i będziemy go ratować. Idziemy zobaczyć. Zamierzam nalać do środka. To będzie bardzo, bardzo brutalne. Dla osób tylko o mocnych nerwach to jest. O. O. Cały pień polewam. Tutaj górę całą. O. To widzicie, jak ten stożek wzrostu się buja? On wypadnie. I leje po pniu. Po pniu, bo to wszystko może być, że tak powiem, zagrzybione. I tutaj wokół ziemi. Czekam, aż trochę to wsiąknie, bo jak nie, to mi się zaraz, że tak powiem, rozleje po trawie. Szkoda, tak? To ma się w tym miejscu wchłonąć. Ile taki środek kosztuje? Ja zapłaciłem
22 zł. I pokazuję całe, zlewam i zobaczę, co będzie się działo. Trzymajcie kciuki, kto chce, może się pomodlić. No i tak to wygląda. Niby go spisałem na straty, ale mam taką nadzieję, że jednak może będzie dobrze. Jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Więc do środka jest nalane, pień jest cały oblany, ziemia jest dookoła podlana, 10 litrów tu wlałem. Trzymajcie kciuki i liczę, że będzie dobrze. Proszę Was bardzo o łapę w górę, jeżeli film się podobał, i subskrybujcie kanał, żeby palmiarstwo mogło rozejść się po całej Polsce. Wspaniałego dnia, Marek Malec, bestpan.pl. Zapraszam, cześć!